Są z nami zwycięzcy kolejnego sparingu, koszykarze Legii Warszawa, Andrzej Paszkiewicz, Bartłomiej Ornoch oraz Arkadiusz Kobus. Panowie, to chyba był ciężki mecz, prawda? Jakby wynik na to nie wskazuje, wygraliście 81 do 73, ale właściwie to ten zdryw w czwartej kwarcie zadecydował o wyniku. Mógł on odpowiedzieć? Myślę, że to było spowodowane... Trzeba od początku to jeszcze raz. No, czemu? No kurde, chciałem odpowiedzieć. No, tak, ale chciałem jakieś prowadzenie zrobić, tak? No. Zaraz. To super. No to mówię, że tutaj, wiesz, dobrze. Mój mózg przestawiony na, wiesz, na wywiady, okej, okej, dobra. Wojewódzki na Rzymu, ja ty nie potrafisz. Bęk, dobrze. Legia Warszawa 81, Rosa Radom 73. Panowie, jak wrażenia po spotkaniu? Czwartym wygranym sparingu? Arek chciałby na to odpowiedzieć. Ja myślę, że Bartek na to odpowie. Ja myślę, że jednak Andrzej przejmie inicjatywę. Dobrze, mecz był ciężki. Jakbyśmy słuchali trenera, to by był pikuś. Byśmy ich zjedli 20, ale nie słuchaliśmy trenera i tak wyszło trochę. Ale jednak mimo wszystko, Andrew, kto, ale ty chyba z trenera posłuchałeś, bo ten zryw w czwartej kwarcie to jest twoja zasługa. Faule w ataku, wymuszone asysty, celne trójki. Trener kazał mi dokładnie co innego robić. Kazał długo rozgrywać, a ja rzucałem w trzeciej sekundzie. Ale takie są prawa młodości. No, kto ma to robić, jak nie ja? Jest z nami również najstarszy zawodnik drużyny, Bartłomiej Ornoch. Bartku, powiedz, jak czujesz się jako weteran pierwszoligowych parkietów? No, czuję się świetnie. Z takimi kolegami to ciężko nie czuć się źle. Głośniej. Dobrze. No, mecz nie był łatwy. W każdym razie... Tak jak Andrzej powiedział, powinniśmy byli słuchać trenera i być może by się skończyło lepszym wynikiem. Dlaczego się zaśmiałeś, jak mówiłeś o słuchaniu się trenera? Bo nie wykonywałeś jego zadań, poleceń. No przykro mi. Że Legia Warszawa rozegra kolejne spotkanie w niedzielę z Astorią Bydgoszcz. Na to spotkanie już teraz serdecznie zapraszamy. Jeszcze Arek. Ale w ogóle co to ma być? Ja bym chciał powiedzieć, że myśmy po prostu drugą kwartę przegrali. Pierwszą, trzecią i czwartą zmietliśmy chłopaków po prostu masakrycznie. Także myślę, że Ola powinna troszeczkę na ludzie podchodzić do tych wywiadów, bo się trochę spięła. No wzięła mnie do wywiadu, nawet słowa nie mogłem powiedzieć. A wiadomo, że ja lubię gadać. No ale okej, myślę, że poradzimy sobie. Legia Warszawa. Jeszcze jedno. Najlepszy klub. Powiedz mi, Arek, jak się gra, że tak powiem, z Czarkiem, bo nie ukryłam, że jest to wybitny gracz wybijający się w naszej lidze, tylko że no, nie potrafimy do niego podawać. Ja myślę, że no, to zawodnik, który grał na parkietach w NBA, więc myślę, że potrafi wiele, no po prostu no, my nie potrafimy podawać, no, szczególnie ty, Andrzej. Ja czasami wychodzę na pozycję czystą, po prostu chcę piłkę, a ty ją przytrzymujesz. No, Czarek stoi pod koszem, loba masz mu podać, a ty mu po prostu nie podasz. No, to jest twoja wina ewidentnie. No. Rozumiem. Okej, słuchaj, nie ma sprawy. Powiedz mi, czy naprawdę 10-1 za 3 to jest źle? Czy to jest źle? Mógłbym sobie rzucić. To jest naprawdę świetny procent. Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie, ja rzucam 10-1 za 3, dlaczego miałbym ci podawać? Wytłumacz mi. Dlaczego? Bo może byłoby 11-2 i byśmy wygrali tymi 3 punktami. Wygraliśmy? Dokładnie. No to nie marudź, Arek, no kurczę. Dokładnie. Po drugie, ja chciałem kolejny raz do Oli nawiązać, bo nie powinniśmy zawodników obrażać jako najstarszy zawodnik Bartek, tylko najbardziej doświadczony, tak? No. Właśnie. Możemy prosić? Ja już, kolego, bo ja to już jest... swoje lata mam, co jak co, ale nie powinnaś tak o mnie mówić. Okej, no to może taka specjalnie dla kibiców. Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy, piłka w dziób. Dziękujemy.